Andrzej, gratulujemy wygranej. Zanim porozmawiamy o tym dzisiejszym pojedynku, chciałbym z Tobą porozmawiać o tej ostatniej feralnej walce w lutym w Opolu. Doznałeś dotkliwej porażki. Oglądałeś tam ten pojedynek? Co nie zagrało tak, jak zagrać powinno? Oglądałem z dwa razy, tak. Trafił mnie tam bodajże lewym sierpowym, jak sobie siadłem, tak. I później już się nie mogłem odnaleźć nawet. Już nie byłem, zero koncentracji, zero wszystkiego, tak, i co? Był lepszy w tej walce po prostu i przegrałem. Czyli po prostu dałeś Niemcowi pole, on narzucił styl walki, no i tak, a nie inaczej to się skończyło. Na początku wszystko zaczynało się niby układać w miarę dobrze. I miałbym to powiedzieć, może za bardzo zapomniałem o obronie, wiesz? Miało być tak, że atakujemy go, chodzimy delikatnie i miałem się też być czujny na jego atak, tak? Jego kontrataki, bo on takie ma. No ale po prostu nie byłem czujny i stało się stało. Długo tamta porażka siedziała ci w głowie? Nie no, tydzień czasu to mówię, nie wychodziłem z domu nawet, wiesz, powiem ci szczerze. No tak wiesz, to było takie załamanie, no wiesz, przegrałeś tą walkę, wiesz. Znaczy ja się nie przyjmuję tym, co ktoś tam coś mówi czy coś tam, no to mam wyjebane na to. Ale wiesz, samo w sobie, wiesz, jako sportowiec, wiesz, zdaje ci takie, wiesz, kurde, nie poszło ci tak jak trzeba, wiesz, że zatrzymało cię w pewnym miejscu. No ale co zrobić, no trzeba żyć dalej, na boksie świat się nie kończy. Opowiesz trochę o przygotowaniach do tej walki, z kim się przygotowałeś, z kim sparowałeś, jak to wyglądało? Dużo by można o tym było powiedzieć, bo miałem trenować całkiem z kimś innym i całkiem gdzie indziej, ale stało się tak, że wróciliśmy do trenera Jurka Galary, przyszedł mi z pomocą praktycznie, bo nie było już wyjścia, tak, bo sam trenowałem, a sam to sobie wiadomo, co sobie można samemu zrobić. No i sparowałem z chłopakami z klubu, tak, tam ode mnie, za co im dziękuję, no bo jakby nie oni, to byłbym bez sparingów i bez trenera. Dzisiaj sam to na różniku. Jak dowiedziałeś się, że będziesz się bił z Urbańskim, to było ci to na rękę? Nie było mi na rękę, bo mówię, nie lubię walk z Polakami. Ogólnie jakoś nie traktuję go nawet. Nie, po prostu nie lubię i chyba nigdy mi to się jakoś w głowie nie pokłada, żeby walczyć z Polakami. No ale co zrobić, no. Tak promotor zadecydował i musiałem wrócić, tak? Zwłaszcza tym bardziej, że po tej porażce musiałem się jakoś odbudować muszy i gdzie powtarzałem, że chcę rewanżu z tym Niemcem, tak? Czułeś tak? No. Muszę się jakoś odbudować, tak? Żeby z nim mieć nerwa, żeby dać do zrozumienia, żebym dostał jeszcze jedną szansę dla niego, żeby z nim walczyć jeszcze raz. A czułeś taką dodatkową presję? Bo wiadomo, wracałeś na ring po porażce i gdybyś tutaj z Danielem Urbańskim przegrał tą walkę, no to twoja kariera, no, stałaby pod dużym znakiem zapytania. Wiesz, no na pewno jakoś tam, wiesz, jakaś może tam presja była, ale mówię, no może ty, kurde, no nie wiem, co się powiedzieć, bo nie chcę czegoś powiedzieć, co byłoby nie tak, co trzeba. Muszę niektóre rzeczy zachować dla siebie na razie, więc co? Nic, no, ja wiem, nie, nic lepiej nie powiem, wiesz. Zaskoczył cię czymś Urbański w dzisiejszej walce? Znaczy wiesz, ja oglądałem jego, to tym, że nie myślałem, że jest tak twardy, jak jest. Bo naprawdę trzeba przyznać, że potrafi przyjąć ciosy i naprawdę szacunek za to dla niego, że naprawdę jest odporny, no i ma to doświadczenie, mimo tych kilkunastu porażek, to jest naprawdę solidny zawodnik. A poczułeś jakiś cios Daniela? Nie, nigdzie mnie tam jakoś nie zategował. Kilka razy tam wpadłem na linę, gdzieś poślizgłem się na reklamach czy coś takiego, ale nie, spoko, naprawdę, wszystko okej było. Momentami opuszczałeś bardzo nisko ręce. Czułeś się tak pewny w tym pojedynku? Nie, czułem się pewny, byłem skupiony na tyle, że wiedziałem, że mi nie zrobi krzywdy Daniel, także na tyle sobie mogłem pozwolić w tej walce. Wiadomo, że z kimś lepszym by te ręce tak pewnie nie opadały, ja bym wiedział, że tak bardzo ten atakuje, ale on w sumie nastawiał się też na lewy sierpowy i prawy sierpowy, gdzie wiedziałem, że mnie tak nie dosięgnie, że brakowało mu trochę tych centymetrów, żeby mnie dosięgnąć, także czułem się w miarę pewny i mogę sobie na to pozwolić, co na przykład z innym rywalem nie byłoby może już tak odpowiednie. Ale fakt jest faktem, że lewy, prawy biłeś, natomiast Urbański dużo ściągał to na gardę, na podwójną gardę. To nie były ciosy czyste, natomiast też ładnie te doły wchodziły chwilami. Wchodziły, ale powiem ci, no mówię, twardy jest zawodnikiem niesamowicie. Fajnie, przyjmuje dużo właśnie na gardę, doświadczony, trzeba mu to przyznać. I doły mu tam wchodziły, ale to wytrzymywał wszystko, tak? No i co, wyszło jak wyszło, nawet myślę, że wygrana i tyle, no i zobaczymy co dalej. A narożnik co podpowiadał między rundami? Żeby boksować, żeby nie boksować jednostronnie, tylko bardziej zrywać tempo, żeby bardziej boksować różnorodnie, żeby go nie przyzwyczaić do jednego tempa. Także no, kilka rzeczy nie wykonałem, co mi narożnik mówił, ale trudno.
dzisiaj pojedynek na dystansie 6 rund. Jak czułeś się kondycyjnie? Wiesz co, w miarę w porządku, nie było jakiejś tam tragedii. Raczej solidnie przepracowałem ten okres, mimo że tam dużo sam trenowałem też. Ale jak się biorę za coś, to nie odpuszczam, także wiesz, jest okej. A jakie są twoje najbliższe plany? Kiedy kibice zobaczą Andrzeja Sołdrę w ringu? A to już pytanie do promotora i do menadżera, to już kiedy oni planują mi gdzieś wysłać albo gdzieś umieścić na jakiejś gali. Andrzej, dziękuję ci za rozmowę, gratuluję dzisiejszej wygranej, no i powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.